Produkcja Charlie i Fabryka Czekolady. Mam przyjemność być narratorem, czyli takim opowiadaczem bajek. Ja jestem łąka, łąka Willy. Akurat mam okazję grać mamę. Główny bohater, czyli Charlie. A bajka jest piękna, opowieść jest niezwykła, uniwersalna e, i cudowna do słuchania. Fajnie się ją mówiło, e, w sensie czytało, nagrywało, bo tłumaczenie pana Michała Rosinka jest bardzo dobre. I to była przyjemność dla mnie nagrywać. To mam nadzieję, że dla wszystkich będzie to, przy, będzie to przyjemnością słuchać. Tekst oryginału charakteryzuje się tym, jak zresztą tekst większości książek Roalda Dala, że ma niebywałe poczucie humoru. Takie trochę łobuzerskie, takie którego w literaturze dla dzieci jest w sumie niewiele. Historia jest niezwykle barwna, rozśpiewana. Pan Weli Łąka wcale nie jest taki mroczny. To jest taki fajny pan, może trochę dziwak. Ale taki bardzo ciekawy. Ja to bym chciał spotkać kogoś takiego w życiu, i przejść przez taką fabrykę, i zobaczyć te wszystkie drzwi z różnymi napisami, z różnymi słodyczami i niespodziewanymi rzeczami, i wyjść z tej fabryki i pozostać sobą. Charlie to. Dzieciak, który przybywa do tej fabryki, staje się bardzo szybko ulubionym gościem Willego Łąki, który mm, widzi w nim niezwykłego zupełnie chłopca. Jest dla mnie wzorem do naśladowania, ponieważ jest osobą miłą, uprzejmą dla każdego człowieka, nawet jak ten człowiek nie jest uprzejmy dla niego. I nigdy nie wiemy, kiedy otworzymy Pudełko z czekoladkami, wybierzemy tę akurat jedną, która będzie ze złotym losem. Jest raz do roku taki dzień, gdy się o troskach zapomina, gdy energii brak czekolada. Z nami śpiewaj tak. Niemrzonka cały w skowronkach witam was. Nazywam się Maciej Sztur i bardzo gorąco zachęcam wszystkie dzieci i ich rodziców do wysłuchania super produkcji audio musicalu Charlie i fabryka czekolady w audiotece Michał Rusinek. Kasia Łaska polecam serdecznie. Zachęcam ja Marcin Dorociński.